kolej była największą innowacją XIX wieku. Wszędzie, gdzie dotarła, odnosiła sukces. Skróciła dystanse i otwarła okna na świat. Zmieniła życie oraz mentalność ludzi. Historia kolei zaczyna się w Jarocinie w drugiej połowie XIX wieku i ma związek z rozbudową sieci kolejowej w państwie pruskim. Węzeł kolejowy w Jarocinie powstał w 1875 roku. Zlokalizowano go na gruntach majątku Bogusław, należącego do hrabiego Władysława Radolińskiego. Przez miasto najpierw zaczęły kursować pociągi z Oleśnicy do Gniezna, a następnie z Poznania do Kluczborka. W 1888 roku uruchomiono linię kolejową do Leszna, a w 1906 do Śremu. Wkrótce zadecydowano również o powstaniu dworca. Jako pierwszy w regionie posiadał on oświetlenie elektryczne. Usytuowany został w tzw. postaci wyspowej, to jest z umiejscowionymi po obu stronach zadaszonymi peronami. Nieotynkowany budynek składa się z dwóch nieregularnych części połączonych niższym pawilonem. Jest bliźniaczo podobny do dworca w Kluczborku. W elewacjach wykonano wykwintne wykroje okienne, które ozdobiono malowidłami roślinnymi. Wejście dworca upiększa ryzalit z okrągłą tarczą zegarową i łacińskim napisem Salve Amicus, to jest Witaj Przyjacielu. W dwóch miejscach widnieje herb Jarocina. Niedawno przeprowadzony remont obiektu uwidocznił na jego zachodniej elewacji pisany rzymskimi cyframi rok 1883, który wiązać należy prawdopodobnie z datą ukończenia budowy dworca. W części południowej obiektu zlokalizowana została elegancka restauracja. Jej wnętrza przyciągały niepowtarzalnym klimatem, stylowym wystrojem i doskonałą kuchnią. Szczególnie wyszukane dania serwowano w okresie międzywojennym. Można było tu skosztować na przykład zupy z raków. Lokal prowadzony był także w latach okupacji oraz w okresie PRL-u, aż do końca lat 80. Dzięki powstaniu kolei żelaznej nastąpił znaczny rozwój miasta. W 1887 roku Jarocin stał się siedzibą nowo utworzonego powiatu. Zaczęły wkrótce powstawać gmachy użyteczności publicznej, starostwo, poczta, kasa powiatowa i inne. Wraz z rozbudową węzła kolejowego przybywało także budynków mieszkalnych dla rosnącej w liczebność nowej grupy społecznej – kolejarzy. Ich służbowe domy powstawały najbliżej przy ulicach Moniuszki, Sienkiewicza oraz Nowej. W innych częściach miasta, ulice Chrobrego i Przyległe, zaczęto wznosić osiedla domów jednorodzinnych. W okresie międzywojennym domy dla kolejarzy sytuowano także przy torach kolejowych w pobliżu cmentarza. Mój ojciec pracował na kolei od około 20 któregoś roku, bo w 20 roku jeszcze był na wojnie bolszewickiej i po powrocie z wojny został na kolei. Pracować na kolei to był zaszczyt, a przede wszystkim to była praca pewna, dobrze płatna, bo to była praca państwowa. To osiedle, co ja tu mieszkam, to zbudowali głównie kolejarze i pocztiarze. Tu jakbym tak dom za domem szedł, to kolejarz. Tu pan Koszucki kolejarz, tam był Baszczyński kolejarz, ojciec kolejarz, Kalewski kolejarz, Kaczmarek kolejarz, Włodarek kolejarz, Matuszewski kolejarz. I tak jeden za drugim, to by tutaj są sami kolejarze. Obsługa kolei wymagała wyspecjalizowanych pracowników. W krótkim czasie w mieście zaczęła się wyodrębniać nowa grupa mieszkańców – kolejarze. Stanowili oni bardzo zżytą i liczną społeczność. W 1932 roku na jarocińskiej stacji kolejowej zatrudnionych było 215 kolejarzy, w tym urzędników, funkcjonariuszy oraz robotników.
Szacuje się, że liczba kolejarzy wraz z rodzinami wynosiła wówczas około 2000 osób. Jarocin zamieszkiwało w tamtym czasie przeszło 8000 ludzi. Początkowo na trasie Poznań-Kluczbork kursowały 3 zestawy pociągów, a na trasie Oleśnica-Gniezno 2. W latach 20. ze stacji Jarocin odchodziły pociągi w 6 kierunkach. Do Poznania i Ostrowa można było wyjechać z miasta w ciągu dnia 9 razy. Do Gniezna i Krotoszyna pociągi odjeżdżały 4 razy, a do Leszna i Śremu 3. Do Poznania i Ostrowa kursowały obok osobowych pociągi pośpieszne, a do Śremu mieszane, osobowo-towarowe. W stacji kolejowej powstawały budynki przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i towarów, a także obiekty inżynieryjne z całą infrastrukturą kolejową. Ważnym stanowiskiem była parowozownia, czyli miejsce przechowywania oraz obsługiwania technicznego lokomotyw. Przyszedł też czas na zorganizowanie życia społecznego, kulturalnego i rozrywkowego w środowisku jarocińskich kolejarzy. Już wkrótce po odzyskaniu niepodległości powołano prężnie działający chór Lutnia. Uczestniczył on wielokrotnie w okręgowych zjazdach śpiewaczych i konkursach. W ramach swej działalności przygotowywał także muzyczne inscenizacje oraz operetki. W 1925 roku założono orkiestrę kolejową. Jednym z jej największych sukcesów było zdobycie drugiego miejsca w konkursie orkiestr dętych podczas powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu, ukazującej dorobek dziesięciolecia istnienia państwa polskiego. Nie zapomniano również o dzieciach kolejarzy. W latach 30. utworzono dla nich drużynę harcerską noszącą imię kapitana Franciszka Żwirki. Opiekunem grupy został Ignacy Briske, kierownik warsztatów parowozowni. Drużyna szybko się rozwijała. Wkrótce utworzono przy niej krąg starszoharcerski oraz gromadę zuchową. Zwyczajem harcerzy było organizowanie w styczniu wspólnego opłatka, podczas którego druhowie składali przyrzeczenie harcerskie. Wiosną i latem urządzano wycieczki rowerowe. Największym wydarzeniem w życiu drużyny było poświęcenie proporca, które miało miejsce podczas uroczystości 25-lecia harcerstwa w Jarocinie w 1938 roku. Jarocińscy kolejarze zrzeszeni byli ponadto w wielu organizacjach o charakterze związków zawodowych, samopomocowym, a nawet paramilitarnym. Taką było Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, zajmujące się szkoleniem wojskowym, techniczno-kolejowym, wychowaniem obywatelskim oraz krzewieniem sportu. Ważnym wydarzeniem w życiu jego członków było powstanie Strzelnicy oraz Świetlicy, które usytuowano na terenie pomiędzy Torem Bieźnieńskim a Poznańskim. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod ich budowę miało miejsce w 1933 roku. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz prefekt Bolesław Burian. Uroczystości z udziałem władz miejskich i powiatowych uświetnił chór kolejowy Lutnia oraz orkiestra kolejowa. Po wybudowaniu obiektów tutaj koncentrowało się życie społeczno-kulturalne kolejarzy. W okresie międzywojennym odbywały się tu spotkania integracyjne, odczyty oraz wykłady. Przed Wielkanocą, w obecności rodzin kolejarzy, w świetlicy kolejowego przysposobienia wojskowego
świąteczne pokarmy święcił jarocinski proboszcz ksiądz Ignacy Niedźwiedziński. Do innych organizacji kolejowych działających w mieście należały na przykład Towarzystwo Polskich Kolejarzy, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych, Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych, czy też Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich, obchodzący w 1930 roku uroczystość poświęcenia swego sztandaru. Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców miasta, związanym z istnieniem tu węzła kolejowego, była wizyta naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego. Niecodzienny gość zatrzymał się na jarocińskim dworcu w czasie swojej podróży, podążając z Warszawy do Poznania. Spotkał się na krótko z lokalną społecznością. Innym ważnym wydarzeniem, jakie miało miejsce na jarocińskim dworcu, był przejazd pociągu z relikwiami świętego Andrzeja Boboli w 1938 roku. I tym razem mieszkańcy miasta tłumnie zapełnili perony, most kolejowy i plac przed dworcem. Rzeszę obecnych oceniono na kilka tysięcy osób. Gdy udekorowany wagon ze szczątkami świętego wjechał na stację, kolejarze odegrali hymn narodowy. Pociąg stał na dworcu kilka minut. W relacji sprawozdawczej z tego wydarzenia, na łamach lokalnej prasy, w sposób szczególny dziękowano władzom kolejowym za udostępnienie dworca dla tak ogromnej liczby osób, za wzorową organizację i utrzymanie porządku. W ostatnich latach przed wybuchem wojny nastąpiła integracja społeczeństwa przed zagrożeniem płynącym ze strony Niemiec. W październiku 1938 roku odbyła się manifestacja pod nazwą Kolejarze Armii. Pracownicy jarocińskiego okręgu PKP zebrali 6,5 tysiąca złotych na zakup karabinu maszynowego dla stacjonującego w mieście wojska 68. Pułku Piechoty. Uroczyste poświęcenie i przekazanie działa miało miejsce na jarocińskim rynku. Wybuch wojny położył kres działalności kulturalno-społecznej jarocińskich kolejarzy. Częściowemu zniszczeniu uległa infrastruktura kolejowa. Po wycofaniu transportów ewakuacyjnych na początku września 1939 roku Polacy wysadzili w powietrze wiadukty kolejowe oraz ważniejsze rozjazdy i połączenia torów. Miasto opanowali Niemcy. Dni wypełniła troska o przetrwanie okupacyjnego terroru. Lata powojenne były czasem rozkwitu miasta oraz prosperującej tu kolei. Jarociński węzeł PKP na przełomie lat 70. i 80. obsługiwał dziennie 4,5 tysiąca pasażerów. Zatrudniano wielu nowych pracowników, co przyczyniło się do wzrostu liczby ludności. Ja pierwsze moje dni pracy na kolei to właśnie zszywałem dzienniki, zszywałem bloczki różnego rodzaju rozkazów szczególnych, stemplowałem je, które później były wydawane na posterunki. Jak złożyłem egzamin w 59 roku, kurs skończyłem, byłem skierowany do stacji Mieszków na odbycie tak zwanej praktyki. Ciekawostką wam powiem, że stacja Mieszków jeszcze wtedy nie miała prądu elektrycznego. Pracowałem przy lampie naftowej i karbitówki. Na posterunkach były lampy naftowe, na peronie była jedna lampa naftowa, semafory wjazdowe, wyjazdowe, wszystko było oświetlane lampami naftowymi. To był 59 rok. Tu linia z Jarocina na Śrem też nie miała w ogóle prądu. Lokomotywy były oświetlane też tylko wyłącznie lampami naftowymi, że praktycznie maszynista jadąc to przed sobą nic nie widział, on jechał w ciemno. Jego było widać, bo tam mu się lampa naftowa trochę tam kopciła
w tym, ale nie widział drogi, gdzie on jedzie. Jechał tam, gdzie tory go prowadziły. Praktycznie nie było takich żadnych pewnych urządzeń, które by zabezpieczały ruch pociągu, oprócz człowieka. Jego myśli, jego spryt, jego spostrzegawczość i tak dalej. W tej chwili urządzenia są przekaźnikowe. To praktycznie pociąg jedzie tam, powiedzmy, od witraży do Jarocina, dyżurny naciska 3-4 przyciski i już semafory są postawione, zwrotnice przełożone, już pociąg może jechać. A przedtem trzeba było każdą zwrotnicę ręcznie przełożyć, zabezpieczyć, postawić semafor i to było wykonywane przez kilku ludzi. Pracę na PKP rozpocząłem 1 marca 1960 roku. W oddziale drogowym w Jarocinie. Najpierw po prostu praktyka, czy staż. Nie, to musiałem roczny staż mieć. Na tym stażu to byłem w różnym czasie w różnym. Byłem w Bydgoszczy i w oddziale geodezyjnym, gdzie były prowadzone prace geodezyjne przy układce torów. Potem był egzamin. Praca była trudna z uwagi na istniejącą sytuację, że do utrzymania właściwie stanu torów nie było materiału, brak było pracowników. No ja jakiś czas pracowałem się w tym kierunku, a potem przeniosłem się na po prostu utrzymanie obiektów kubaturowych, to znaczy dworców, peronów. Jakaś robota w torach, na przykład wymiana mostownic na moście, to były 3 godziny przerwy, przerwa w ruchu i w czasie tych 3 godzin trzeba było tą robotę wykonać. Jeżeli się nie, tak nie zorganizowała, że robota była niewykonana, ponosiło się konsekwencje takie czy inne, upomnienia czy nagana, różne sprawy. Do takich miłych spraw, które udało nam się załatwić, to znaczy mnie i mojemu koledze, to było załatwienie zakładu przewozów towarowych w Jarocinie. Ten zakład po prostu powstał dzięki naszym staraniom związkowym. No i nie ukrywam, powiem wam szczerze, takim zdradzę rąbka tajemnicy, dzięki biskupowi Stanisławowi Napierale. Powiem wam szczerze, my jako ludzie pracy Solidarności jeździmy 1 maja do świętego Józefa. Tam są obchodzone tak zwane święto ludzi pracy jest obchodzone. No i pewnego tego 1 maja my żeśmy z pocztą sztandarowym pojechali tam na te obchody i po tej całej ceremonii mszy świętej zostaliśmy zaproszeni do ojców chyba jezuitów, jeżeli nie pamiętam dokładnie, na taki wspólny obiad z biskupem. Nie? No i siedzimy sobie, był tam zaproszony pan Marian Krzekleski i obecny eurodeputowany, obecny przedtem premier, pan Jerzy Buzek. My siedzimy przy wspólnym stole i przewodniczący zarządu regionu, pan Jan Mosiński, mówi do pana premiera Buzka, że tu są panowie z Jarocina, koledzy. No jest w Jarocin bardzo dużo bezrobocie, bardzo dużo bezrobocie i prosiliby o zakład, bo to było tak akurat, że to były te zakłady dzielone i istniała możliwość, żeby ten zakład przewozów towarowych był w Jarocinie. Na to wstaje ksiądz biskup Stanisław Napierała i mówi w ten sposób. Panie premierze, tak, Jarocin, wielkie bezrobocie, wielkie bezrobocie, jak to biskup Napierała zawsze tak potrafi powiedzieć. No. Na drugi dzień żeśmy się rozjechali po domach, w poniedziałek już kolega do mnie dzwoni, macie zakład. Zmodernizowano parowozownię. Krótko po wojnie pracowało w niej ponad 500 osób. Zamontowana tu 22-metrowa obrotnica była jedną z dwóch tego typu w kraju. Znajdowały się tu m.in. 4 dźwigi stacjonarne do nawęglania parowozów oraz 5 żurawi do ich nawadniania. Działała przyzakładowa szkoła kształcąca przyszłych pracowników kolei.
Pracę rozpocząłem 1 września 1968 roku w lokomotywowni Jaroci. Wtedy się nazywała parowozownia, nie lokomotywownia. Przez rok byłem na stażu, chodziłem w drewniakach. Takie wtedy było, jakby powiedzieć, buty robocze na drewnianej podeszwie ze skóry, tak ładnie klapały po betonie. Pracowałem przez rok na stażu, później poszedłem na kurs pomocnika maszynisty. Chyba po pół roku zacząłem jeździć. W 70 roku służba wojskowa, 2 lata. Później wróciłem z powrotem do lokomotywowni i jeździłem za pomocnika. W 95 złożyłem egzaminie na maszynistę parowozu. Jeździłem za maszynistę. Później skończyłem kurs na spalinówki. Nie, najpierw byłem maszynistą spalinowym, a później maszynistą parowozu. Ja tak tylko najwięcej zawsze wspominam i pamiętam. I w tej chwili to trochę tak żartownie sobie, z żartem sobie to przypominamy. Pełniłem służbę w noc sylwestrową, ale nie pamiętam, którego to było roku. Koledzy moi, naczelnik Szperna i pierwszy zastępca Osiński, tu byli na Sylwestrze w Domu Kultury Kolejarza, którego już tu nie ma, między Mocnami to był. Byli na Sylwestrze. I dokładnie 15 po 12 jechał pociąg od Witaszyc i wykoleił się na pierwszym rozjeździe tam nad ulicą Wrocławską, ten most to jest. To po minięciu tego mostu wykoleił się jeden wagon, wagony tam się poprzewracały, zablokowały i tak dalej. 15 po 12 to pierwsza reakcja wszystkich, czy jesteśmy trzeźwi. No to zleciało się wszystko i policja i nie, SB jeszcze wtedy było. I ubole się zlecieli wszyscy i wszyscy sprawdzali, czy jesteśmy trzeźwi. Nie, na szczęście wszyscy byli w służbie trzeźwi. I 15 po 12 my dzwonimy tutaj do Domu Kultury. Koledzy myśleli, że my z życzeniami do nich z okazji Nowego Roku. A tu niestety koniec zabawy, do pracy, bo wykolejenie jest. Odradzać się zaczęły działające w okresie międzywojennym kolejowe organizacje, w tym Orkiestra Kolejowa Węzła Jarocińskiego. W 1965 roku bardzo uroczyście obchodziło 40-lecie swego istnienia. Zespół liczył wówczas 33 członków. Instrumentaliści grali na klarnetach, kornetach, trąbce, rogach, puzonach, tubach oraz na bębnach. Kapelmistrzem był wówczas Franciszek Szymankiewicz. Po wojnie przystąpiono także do odbudowy zniszczonego budynku świetlicy kolejowej przy Alei Niepodległości. W 1948 roku otwarto tu Dom Kultury Kolejarza, placówkę społeczno-oświatową działającą na rzecz środowiska kolejarskiego, jak i całego społeczeństwa jarocińskiego. Przez kilka dekad kwitło tu życie kulturalne miasta. W domu funkcjonowały zespoły tańca, wokalne, instrumentalne, sekcje plastyczne, fotograficzne, sportowe oraz klub seniora. Odbywały się tu różne odczyty, imprezy artystyczne, występy, konkursy, turnieje. Budynek obejmował m.in. salę widowiskową na 300 miejsc, salę telewizyjno-konferencyjną, bibliotekę zawierającą około 4000 woluminów, kawiarenkę oraz harcówkę. Dziś po obiekcie tętniącym niegdyś życiem nie ma już śladu. W Domu Kultury Kolejarza działo się bardzo dużo. Mieliśmy orkiestrę dętą za Zbyszka Szedla,
Także trzeba powiedzieć, że była wspaniała i przede wszystkim ten Dom Kultury Kolejarza tętnił życiem. Tam się bardzo dużo działo. Powiem szczerze, że akurat bywałem bardzo często. Bardzo dużo się działo. Były grupy teatralne, były grupy muzyczne, koncertowały też różne kapele, organizowały, były zabawy tak zwane weekendowe. Powiem szczerze, ten Dom Kultury Kolejarza może jeszcze by istniał do dzisiaj, bo tam by się inwestor znalazł i ten dom bym był. Tylko jest tam po prostu sprawa tego rodzaju, że tam nie było parkingu. Nie było gdzie parkować i wszyscy, kto przychodził, jakiś inwestor, to mówi, ale gdzie oni tu będą parkować, gdzie podjadą. No i nie było innego wyjścia, dom zamknęli, potem przychodzili różni grabieżcy, ci szóstej zmiany, rozgrabili, począwszy od portretów różnych, aż po kaloryfery. Znaczy, nie zostało nic, no i w końcu przyszło do tego, że trzeba było ten dom zgruzować. No i dzisiaj nie zostało nic. A było bardzo ładnie, dom był dobrze wyposażony i tak dalej. Działo się bardzo dużo. Była biblioteka, tam też pani Ulka prowadziła tą bibliotekę, która jeszcze dzisiaj żyje. Właśnie spotkałem się kilka dni z nią i mówię, że jak to jest, że ten dom został zburzony. No, nikt nie chciał wierzyć, no ale niestety przyjechała firma, w jeden dzień po domu nie zostało nic. W rodzinie mówiło się kiedyś miasto kolejarzy. Powiedzenie to było bardzo popularne w okresie międzywojennym. Ta grupa zawodowa miała bardzo duże znaczenie dla rozwoju Jarocina. Dzięki nim miasto tętniło życiem, a ich pozycję w środowisku wyznaczał słynny etos kolejarza, czyli solidność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość i patriotyzm. Dziś Jarocin nie jest już utożsamiany z miastem kolejarzy. Pierwsze poważne oznaki nadciągającego kryzysu pojawiły się w latach 80. XX wieku. Kolej nie była już, tak jak wcześniej, pełna pomysłów na dalszy rozwój, a sami kolejarze stracili swą dawną pozycję. Zaczął się nowy rozdział historii kolei. Od nas jednak zależy, czy zachowamy w pamięci obraz minionej świetności naszych lokalnych dziejów i tradycji, czy też pozwolimy na jej zapomnienie wraz z upływającymi latami.